witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Dzisiaj zakup nawozu. Jadę sobie, w sumie już wracam z kupna nawozu na drugą dawkę. Na drugą dawkę oczywiście u mnie w tym roku poleci Salmak. Jeszcze pierwsza jest nierozlana, a ja już myślę o drugiej, no ale cóż, no kupiłem na razie 500 kilo, jeszcze jeden transport mnie czeka i wracam sobie właśnie, później będziemy, co będziemy? Później będziemy wędzić wielkanocną kiełbaskę, ale mówię, pojadę, mówię, przed wędzeniem, mówię, bo mam cały dzień, dzisiaj jestem w domu, także mówię, pojadę sobie, kupię trochę tego nawozu, bo może po świętach, jak będzie taka możliwość, wjedziemy w pole dalej rozlewać RSM i od razu na tych polach, gdzie był rozlany wcześniej, pójdzie druga dawka nawożenia azotem i tak naprawdę skończy się po prostu nawożenie, a już będzie trzeba myśleć o jakichś tam opryskach, które będzie trzeba zrobić, wiadomo, na różnych polach. No ale to tam jeszcze do tego jeszcze jest trochę czasu. Ja właśnie sobie lecę pomalutku, bo no jest to nasz, że tak powiem. Nie ma co się śpieszyć. I tak, i będziemy działać. No później musimy sobie zamontować, termometr wędzarni. Ostatnio żeśmy ze szwagrem zrobili taką luksus wędzarnię, taką prowizoryczną, bo wiecie, ja co tylko robię takie rzeczy, takie wyroby, robię raz na jakiś czas, bardziej na okresy świąteczne, no coś takiego. Jak mi się coś upierdzieli w tej głowie, to robię, no. I dzisiaj jest taki dzień, że właśnie będziemy wędzić. Trochę Wam pokażę, jak to wygląda. Zresztą chyba był filmik, jak tam już raz to wędziłem, ale zrobimy jeszcze raz, co? Będziecie mieć co oglądać, a jak nie? I tak, pokażę Wam trochę z drożki. Jedziemy sobie na spokojnie, bez nerwów. W sumie to już minęliśmy takie fajne, że tak powiem, połacie pól. No u mnie już niestety takich nie ma, u nas tam nie ma takich. No. Rozładujemy Big Baga i widzimy się na podwórku w sumie. Z rozładunku widzimy się na podwórku, no będziemy rozładowywać. Gdzie mnie tym tirem, kurwa? Nie, zaraz przepinkę robię na czwórę i go, kurde, biorę. Będzie mi tutaj migał dziad jeden. Co on myśli? Nie, no dobra. Jedziemy! A co on tak kopci, panie? 60 z trzema skibami tak nie kopci, jak kurwa ten oto pojazd z Tel Awiwu. Chryste, panie. Tryski do roboty jak nic. Lecimy z drugim Big Bagiem. Pozdro. Tak się prezentuje wędzarka. Zrobiliśmy ją ze szwagrem. To jest taka tymczasowa, bo to wiecie. Palenisko już rozpaliłem. Talerze od talerzówki, żeby trochę wiatr tutaj od wiatru osłonić. No i mam teraz taki termometr. On jest tutaj przykręcany na śrubkę, ale niestety deski są za grube, żeby to zamontować i chyba po prostu wywiercę otworek taki akurat jak ta szpica i po prostu wsunę go. Zrobię to tak może z tej strony, gdzieś na tej powierzchni, tylko tak wywiercę pod kątem. I go po prostu zamontuję tak. Tak, prowizorycznie. Kurde, luksus. Aha. Gdzie jest na dworze? Może być tyle. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Tak, jakaś prowizorka.
A co? Masaj czeka. Myśli, czeka. Ogólnie jeszcze czekam na części. Co do Maseja. Jeszcze nie ma koła zamachowego. Ktoś mi mówi, żeby przetoczyć. Niestety nie da się przetoczyć koła zamachowego z tego względu, że są tu takie pęknięcia, które w głąb, jak się spojrzy z tej strony, sięgają prawie centymetr, tam pół centymetra w głąb koła. I po prostu no szkoda tego regenerować. Koło będzie nowe. I dopiero wtedy by przystąpimy do składania dziada. Dobra, ja idę jeszcze tam ogarnąć kilka rzeczy i widzimy się, jak będziemy wkładać kiełbasę. Nagramy, jak jedziemy. Byśmy nie... Byśmy tylko nie... Opryskiwaczem. Znaczy pomału, bo mam jedną rękę. Młody jest ze mną, siema, siema. Bagier ma prawo w płocie. Co? To jest Tomek? Mój tata, nie? A powiedz, rolnikowo.pl. Rolnikowo.pl. Wiesz? Nie. Dlaczego? No powiedz rolnikowo.pl. Fagier się cieszy. Ale gorąco w tej kabinie. Ja pierdzielę. Idzie majster. Zobaczcie, jaka kiełbaska. Świeże pęto. Ładnie się będzie. To więcej dymu, kurwa. No zaraz, no poczekaj no. Na razie trzeba założyć jeszcze jeden kij. Jeszcze jeden kijek? No. Jest towaru. Ładnie się tu będzie. Czuć. O. Zaraz dołoży do pieca. Przyjechałem do niego tu na chwilkę. Od lekarza, bo chory. Niestety. Ledwie mówię, ale mówię, zobaczę, jak on to wędzi po drodze. No, także, o. Tamten dobrodziej. Co tam, panie dobrodzieju, ciebie, no? Sama słodycz. Opowiedz, co ciekawego. Ale co? A co, nie wiem, opowiedz coś tu widzą, jakąś anegdotkę może. Dobra, ale to nie dzisiaj. Nie dzisiaj? Czemu? Nie mam wędy. Nie masz wędy? O, ostatni sznur. To wszystko na raz? A ja, na co będzie? Elegancko. Bagier zrobił taką wędzarkę na 10 minut. Można wędzić. No, luksus. Teraz żurek będzie człowiek. Czy może tą przestawić tu dalej? Weź, żeby nie ten, bo tu temperatura świeża. Wuje jeszcze od Maseja dętkę wrzuci i zaraz będzie. Dobra. Pokaż widzom, jak ładnie obcięty jesteś. Raczej spierdzielony. Kto pana tak? Panie dzieje. Jest szczelne. Szczelne, jak guma fajna. No i teraz dawaj ognia. Co? Do pieca, niech się tam chopci. Wędka, opona. Jaki patencik można ten? Stare wiadra, plastikowe. Wentylatorek rozkładasz? Nic nie będę robił, po co? Tak jak teraz musisz się kopcić. O. Tam moczę drewno, ale co za... To gówno z tego wali. Powinno być wilgotne, żeby się kopciły. Że dużo tego było. Dymu. To musi się tu dobrze, wiesz, temperatury złapać, nie? Żeby nie wygasło. Która jest godzina? 12, powiedzmy. Ile za 3 godzinki? Nie wiadomo, zobaczymy, jak wygląda szkoła. Później pójdziesz do mam. Aha. Teraz może cały dzień. No to niech się praży, będzie lepsza. 4 godziny może być. Będzie lepsza, taka jak myśliwska. Zaraz pójdziemy. Ale gładził się. No wrzucie tego, zobaczysz. Będzie jak ten, jak kiełbasa myśliwska taka, wiesz, dobrze uwędzona. Słodka. Jeszcze trzeba parnik przygotować. Świąteczne przygotowanie, moi drodzy. Pa.
Tam to jest, widzisz, tam trafiony chyba. Dzisiaj nie, jeszcze nic nie brałem. Jeszcze? Ani nic nie piłem. No to ale słyszysz, pierwsze co, nic nie brałem. Przynieś co? A co byś chciał? Nie wiem co, bimbarek jakiś? Masz tam to? Na gardełko, bo no, akurat tak mnie boli, że... No jest jeszcze ten gruszkowy trochę. Trzeba by odkazić. Gruszkowa, ja później do majstra przejechać. Będziesz do majstra? No, jeszcze jadę mu zawieźć pszenicę. Towar, ale pogoda elegancka. Ty zobacz, jak tu szybko wysycha podwórko. To... No, widzisz, jakie bagno. Ja nie gadaj, już ładnie wyschło. Wcześniej było gorzej. Wałek przyszedł do Marseja. Tak? Niedawno, teraz. No. Jeszcze brakuje koła. Koła i można składać. Może przyjdzie do soboty. Się okaże. Taka sytuacja, moi drodzy. Mogłoby inna mystyfikacja. Pokaż tę fryzurę. Widzą. No, elegancko, kurwa, zobaczcie. Dobra, tu dobra. Wygolony. Żlety. Prezentacja jest. No. Tu się wędzi, Stachu wam będzie nagrywał dalej. Relacjonation. No. 12:40. 12:16. 16? No. No, no to do wieczora i akurat. Jeszcze trzeba parzyć w parniku. Tak? No bo kurwa, więcej bo wejdzie od razu na raz. Zobaczę, jaki ten parnik jest. Chyba. No, trzeba pilnować. Idę teraz coś zjeść. Trzeba czekać na giętko. Przyjeść na giętko. Mówisz? Chyba, że lecisz później ze mną do majstra. A której? Koło 18. Mogę się przejechać. Czy jedziesz gdzieś coś? Nie wiem, jak będę siedział w chacie, jak ten, to mogę bo się przejechać. Mam przyczepkę oddać i no, bo on i tak będzie kończył, bo śpi. Znaczy, Podobcy? Będzie się kładł koło 7 na spanie. Kilka godzin później, o. Kiełbaska ładnie już tutaj doszła. W sumie trzy kije już się parzą, zaraz wam pokażę. Tutaj jeszcze podgarle jest. Zaraz w sumie będę to wyciągał już do parzenia też, tylko muszę chwilę jeszcze odczekać, które jest tutaj właśnie w tym parniczku. O, proszę zobaczyć, jak się ładnie parzy, elegancko. Termometr też jest w środku. Zaraz będę wyciągał i będzie pierwsza degustacja. Zobaczymy, jak ona będzie smakować. Produkt końcowy, że tak powiem. Dobra, sprawdzimy sobie trochę. Trochę zbladła, mogła być jeszcze bardziej wędzona, ale zobaczcie, strukturka jest elegancka, soczysta. Dobra, ja sobie zjem, a wy czekajcie na opinię. Dobra. Kurde, luksus. No. Powiem wam, że bardzo dobra kiełbaska. I wiecie, co jecie, tak naprawdę. Także tym akcentem ja się z wami żegnam. Idę jeszcze wrzucić do parzenia dwa kije. I co, do następnego odcinka. Pozdrawiam was serdecznie. Ja, czyli Stachu Masosz. Yo!